przechodzimy do następnego punktu. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części każdego położonej we wsi dla Widy Bankowa, rejon ulicy Orange. Proszę Panie Wójcie o zabranie i zdeklarowanie projektu uchwały. Następnie chciałem poprosić, że w treści uchwały w uzasadnieniu części opisującej zakres przedmiotowej zmiany zamiast wprowadzić się tą poprawkę. Otóż tak, opis stanu istniejącego drugi rzymski punkt. Stan istniejący zagospodarowania terenu zawiera strona załącznika numer 2, strona pierwsza, rzymski punkt drugi zawiera wartość 4,3 hektara, powinno być 6,8 płot pisarski. Nie, na samym początku analizy, punkt drugi rzymski, załącznika numer 2, będącego analizą. 6,8 hektara. Teraz krótkie takie streszczenie zasadności tej treści projektu uchwały. Obecnie działki, które są przedmiotem projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, posiadają zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Panie Radzie, lupa jest potrzebna, wie Pan, żeby Pan powiększy. Jak powiększy, to nie będzie miał zakres. Może najpierw zrobimy takie ujęcie, ujęcie z odległości pewnej. Dla orientacji, to jest ulica Grudzi. Tutaj jest ulica Olenki. Działki objęte zakresem planu to są działki numery 16 przez 1, 15, działka 2, część działki 2 przez 12, 13 i 14. Przy czym działki te większe, działka 15 i 16 przez 1, mają w swoim zakresie zmianę planu zaproponowaną tylko w pasie na południe. Pas obecnie, który posiada plan od ulicy Grudzi do takiej hipotetycznej odległości około 45-50 metrów od ulicy Grudzi pozostaje, ma pozostać zgodnie z zapisami obowiązującego planu. Tak więc wyżej wymienione działki, o których mówiłem, są obecnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rasyn dla części terenu we wsi Falenty Dawidy Bankowe, Ładnej i Falenty, zatwierdzony uchwałą numer 62 łamane przez 905 łamane przez 05 Rady Gminy Rasyn z 22 września 2005 roku. Potem zmienionego uchwałą 175 przez 07 Rady Gminy Rasyn z dnia 20 września. Zgodnie z planem północna część działek numer 15 i 16, czyli ta część, w pasie około 45 metrów od ulicy Grudzi znajduje się rzetelnie oznaczonym na rysunku planem symbolem U przez MN, czyli obecnie funkcjonującym, oznaczającym tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast południowa część działek numer 14, 15, 16 przez 1 znajduje się w liniach rozgraniczających drogi o nazwie ulica Olenki, czyli ten fragment, o projektowanej szerokości 10 metrów w liniach rozgraniczających.
Pozostała część działek 14, 15, 16, 1 oraz działki numer 12 i 13, czyli te wewnątrz, znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planem symbolem MN przed U, oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zasadniczym celem sporządzenia przystąpienia do zmiany miejscowego planu jest chęć zmiany przeznaczenia wyżej wymienionych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, czyli z obecnego dzisiaj zagospodarowania, za chwileczkę się nam załaduje ten. Przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową i rodzinną. Obecnie cały ten teren funkcjonuje, zgodnie z tym co mówiłem, jest oznaczony symbolem mieszkaniówka przez U, MN przez U. Uwzględniając między innymi wnioski właścicieli działek numer 15 i 16 przez 1 w oparciu o inne niż dotychczas obowiązujące wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej oraz zasady podziału, to jest przede wszystkim zmniejszenie normatywu minimalnej powierzchni działki budowlanej z 2000 m2 na 1000 m2. Zmniejszenie normatywu powierzchni działek budowlanych do 1000 m ma w pełni pozwolić na prawidłowe zagospodarowanie oraz nie naruszy ładu przestrzennego sąsiednich działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren wyznaczony do sporządzenia zmiany planu przeznaczony jest w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn pod zabudowę mieszkaniową. Tak więc również obowiązek skorelowania przystąpienia do zmiany planu z zapisami studium obecnie obowiązującego, czyli tego studium z 1999 roku, jest spełniony. Dlatego też celowo nie objęto północnej części, czyli tych fragmentów, działek numer ewidencyjny 15 i 16 przez 1 w pasie około 50 m od ulicy Grudzi, aby z uwagi na strefę uciążliwości od projektowanej drogi zbiorczej pozostały one nadal na terenie zabudowy usługowej. Czyli taki pas buforowy pod ulicy Grudzi ma pozostać. Poza wnioskowanymi działkami, czyli obszarem planu, objęto również działki numer ewidencyjny 12, 13 i 14. Które to ze względu na niewielką szerokość tych działek, o których tu mówimy, to jest około 13 metrów, brak bezpośredniego dostępu do czysto działek wewnętrznych, czyli 13 i 12, oraz od strony zachodniej bezpośrednie sąsiedztwo z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, czyli tutaj jest uchwalony plan wielorodzinny, mają ograniczoną możliwość samodzielnego zagospodarowania. W związku z tym, pomimo że na tych działkach właściciele nie występowali do nas o przystąpienie do zmiany planu, to z uwagi na ław przestrzenny proponujemy objęcie również tych działek zmianą planu. Jeżeli natomiast odpowiadam teraz już na pytanie, jeżeli natomiast zdaniem właścicieli władających tymi gruntami będzie pozostawienie dotychczasowego zapisu, to nie będziemy zmieniać sobie zapisów dotyczących tego, bo to jest tylko uchwała przystąpieniowa, mówi tylko o zakresie geograficznym, topograficznym występowania granic o przystąpieniu do zmiany planu. Natomiast w momencie procedowania będziemy wszystkich zainteresowanych wysłuchiwać bardzo szczegółowo. Dlatego też w tym wypadku wydaje się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie jednak zachowanie podobnego przeznaczenia wskaźników kształtowania zabudowy i zasad podziału dla całego tego obszaru objętego tutaj Państwu przedstawionego projektu. Dlatego proszę o właściwie działek numer 12 i 13 nie wnioskowali do nas, ale teraz tak, na dzień dzisiejszy działki położone na zachód, czyli w tą stronę, posiadają plan zagospodarowania, w którym przewiduje się budownictwo wielorodzinne. Działki położone teraz wszędzie na wschód, południe, posiadają zabudowę mieszkaniową. Właściciele tych dwóch dużych działek wnioskują do nas o zmianę planu na obecnie MNU na mieszkaniówkę, zmniejszenie normatywu, głównie tu o to chodzi. Więc pozostawienie tych dwóch działek w dotychczas funkcjonującym zapisie MN przez U
normatywem 2000 metrów właściwie uniemożliwi już samodzielne zagospodarowanie. Szeroki wydziałek jest za mała. Dlatego naszym zdaniem jest korzystne dla nich objęcie w tym planem. Zmianą planu. Natomiast nie determinujemy, nie zmuszamy nikogo. Jeżeli będzie ich zdanie przeciwne, nie będziemy dla tych udziałów zmieniać czy przeznaczenia. A czemu pomija się tą ostatnią wąską działkę? Którą? Na samej górze. O, właśnie wyżej, tu jak CD, prawda? Część działki jest. Część działki jest. No. Ale poprzednie niżej też nie było wniosku. Nie, to jest tak, taka jest propozycja przedmiotowego. Dlatego, że ta działka, no zaraz zobaczymy. Myślę, że dlatego, że ona jest już w planie zagospodarowania poprzedniego przewidziana na budownictwo wielorodzinnych usług i nikt tutaj nie zgłaszał chęci zmiany. Tylko dlatego nie mam pisemnego żadnego potwierdzenia takiego mojego przypuszczenia. No, ale niżej też nikt nie zgłasza. Umożliwiają podzielenie działki bez... Bez dostępu do drogi w ogóle jakiejkolwiek? Tak. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej możliwości, żeby działka nie posiadała dostępu do drogi. Działki właśnie ja też nie znam, dlatego pytam pana, bo tutaj byłem przekonany, że to wydzielone są pod drogę. Nie, te działki nie mają ewidencji napisu drogowego. Są to działki budowlane. Ale nie ma też żadnego dostępu do drogi. Tak, ale działki były wydzielone bardzo dawno temu, przed datą uchwalenia planu. Czyli wydział nie nastąpił po uchwaleniu planu w 2000 roku, tylko to były pierwotne podziały przed bardzo dawno temu. Rzeczywiście działki 12 i 13 nie posiadają dostępu do drogi. Działka 11 posiada dostęp od ulicy Grudzi. Natomiast działka 14 ulicy Olenki, te wewnętrzne działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej.
Te działki 2.15, 2.16, 115, 15 i 16 przez 1. Ale mają jakiś podział drobniejszy, to jest jednak mniejsze działki? Nie. Nie są podzielone. Tylko planie, tak, że tam może być wydzielona działka 2.000 metrów. Tak. Działki zostaną podzielone na właścicieli. Albo jeszcze inaczej, ta działka, która ma 13 metrów, stanie się drogą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w oparciu o tą działkę nastąpi podział okolicznych działek. Podlegać ona będzie wykupowi przez gminę i gmina będzie musiała za nią zapłacić parę milionów złotych. Proszę Państwa, uchwalanie miejscowych planów, a szczególnie opisywanie w ich zapisie dróg, wiąże się tam, gdzie będą następowały podziały, wiąże się z dużymi konsekwencjami dla budżetu gminy Raszów. Uważam, że komunikowanie terenu, jeśli poza głównymi rzeczywiście ciągami komunikacyjnymi, powinno następować w drodze dróg wewnętrznych, ustanawianych przez właścicieli wydzielanych w wyniku podziału. Wtedy my nie mamy obowiązku przygotowania za takie drogi, przyjmowania tych drogi. Jeśli będziemy dalej tak postępować, gmina nie będzie miała pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje, a będzie musiała zaciągać kredyty tylko po to, żeby wypłacać odszkodowania właścicielom. Taka jest prawda. Dlatego chciałbym rzeczywiście
Państwo radni, to często posługujecie nad miejscowymi planami, a wcześniej, jeżeli analizujecie, mieli tę świadomość, że to są poważne koszty i to są koszty, o których my później już tu nie rozmawiamy często, bo one są z mocy prawa, z mocy ustawy i wypłata następuje na podstawie decyzji podziałowej. W związku z tym nie mówmy o drogach. Stąd moje pytanie na tej drogi. Co my tu chcemy tak naprawdę zrobić? Ile to będzie kosztowało gminę? My powinniśmy skupiać się na tym, przychylać do tego także właścicieli na jak najdogodniejszą inwestycję i móc rzeczywiście odpowiednio spożytkować swoje tereny, ale wyznaczanie dróg powinno być w jego gestii. Nie my wyznaczamy drogi dojazdowe do działek, które później będą w tur wydzielone. Dziękuję bardzo. Się pani odnosza. Jeszcze pytanie, wątpliwości. Wykładnia prawna mówi o tym, że artykuł 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje sporządzanie miejscowego planu. Niezależnie od tego, czy ten teren posiada plan i kilkakrotnie już mieliśmy uwagi, może nie do naszych planów, ale do planów innych gmin, gdzie sformułowanie właśnie, o którym mówiliśmy, przystąpienie do zmiany planu było uważane za nieprawidłowe. Ustawa przewiduje sporządzenie, przystąpienie do sporządzenia planu, a nie bez sporządzenia. Tak? Informacja podawana, że gdzieś tam się przystępuje do zmiany, żeby zawywołać zainteresowanie mieszkańców tutaj, zwanych bardzo, że coś tam będzie zmieniało. Nie mówimy o porzutach. To każdy rozumie, że będzie prawdopodobnie nowego. A ja mam na to, że będzie na pierwszym, mam to zakończyć, nie mam to zakończyć. Dziękuję pani Radnaszak, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Kto złożył wniosek do przystąpienia planu i kiedy? Bo jak sam pan wójt powiedział, że istnieją tam już plany w 2005 roku uchwalone z tą powierzchnią działek. W 2007, czy tam któryś prawdopodobnie była zmiana ze względu na zmniejszenie szerokości ulicy Grudzi, z tego co sobie przypominam. I czy pozostali mieszkańcy, na których już są na przykład uchwalone plany, mają działki powyżej 1000 metrów, powierzchni 1500 czy 2, też mają w tej chwili prawo do składania wniosków i będziemy przystępować do zmian czy uchwalania planów o zmniejszeniem. Chciałam też zapytać się, czy my w studium poprzednim i w tym nowym nie mamy jakiejś granicznej powierzchni działek? Z tego co pamiętam, były, że uchwalaliśmy jakąś powierzchnię, były uchwalane jakieś powierzchni działek, żeby nie było różnych tych niesnastek sąsiedzkich, że zbyt małe działki powodują jakieś nieporozumienia. I chciałam też zapytać się, czemu zrobimy kolejną zmianę istniejącego już planu, mając duże obszary terenu gminy, gdzie w ogóle jeszcze nie są uchwalone plany. Wiemy z racji, że będą wykupywane, czy są wykupywane drogi pod grunty pod drogi. Tam są grunty na przykład rolne, nie pochylamy się tam, żeby uchwalić plany, żeby nasi mieszkańcy z tego tytułu skorzystali, a wiadomo, jeśli mieszkańcy skorzystają na cenie gruntów i gmina z tego tytułu też ma dochody. Proszę o odpowiedź. Dzięki, proszę wyjść. Wnioskodawcami, tak jak wcześniej mówiłem, do przystąpienia zmiany planu są właściciele działek, tych największych 15 i 16 przez 1. Właściciele. Kiedy złożyli wnioski? Listopad 2011 pierwotny, powtórzenie w 2012 i 2013 roku. Ale przepraszam jeszcze dalej. Proszę o studium, jak
jaka jest sytuacja właśnie, czy teraz tam, gdzie istnieją plany, mogą mieszkańcy zmniejszać, składać wnioski o zmniejszenie powierzchni działki? Powiem tak, na zakup tutaj nie mogę sobie otworzyć teraz tej aplikacji, to będę wskazywał na tym wysoku. Na zachód, czyli tę stronę, istnieje zapis, który mówi o budownictwie wielorodzinnym. Na wschód budownictwo mieszkaniowe i na południe również załóżmy kolejki mieszkaniówka poza kawałkiem tej, gdzie jest Raszynka i Dolina Raszynki wyłączona z zabudowy. Także wszystkie te tereny obok są przeznaczone poza tym wielorodzinnym na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Tutaj przy grudzi, natomiast tak jak mówiłem, jest przewidziany pas na mieszkaniówkę z usługami. O takie pozostawienie również wnioskowali właściciele tych dwóch dużych działek. Coś powierzchni działki. W sąsiednich terenach minimalna powierzchnia działek, tak jak mówiliśmy, nie mówiliśmy, tak jak czytam tutaj informacji, jest również 1000 metrów. To jest taka norma w gminie naszej ustalona dla budownictwa mieszkaniowego. Natomiast no tutaj pierwotnie było przewidywane mieszkalnictwo MN przez U, dlatego zwiększono dochodów do 2000. Właściciele działek poprosili o zmianę planu, żeby ten normat zmniejszyć. To jest główna przyczyna. Dobrze, jeszcze panie wójcie, czy to jest zgodne z prawem, jeśli nie określamy dokładnej powierzchni podrębnionego odległości, bo pan powiedział około, czy nie powinno być dokładna informacja, punkty, bo później wiemy, że jeśli rysunek będzie istniejący prawie naszym standardem. Ale my rozmawiamy dzisiaj o czymś, co nie wiem, jak będzie wyglądało jeszcze. To jest przystąpienie do zmiany planu, proszę. Przystąpienie do sporządzenia planu. Dzisiejsza uchwała mówi tylko o terenie, który będzie poddany temu. Natomiast cała procedura planistyczna to jest potem wybór wykonawcy, sporządzenie projektu, wyłożenie go, obwieszczenie. Cały ten proces związany z dzień dzisiejszym. Tylko mogę powiedzieć, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli tych dwóch dużych działek, mogę powiedzieć, że w przyszłości normalnie będzie zmieniony. Natomiast czy tam będą wnioskować o właściciele o sporządzenie planu, który będzie skutkował rysowaniem drogi wewnętrznej czy brakiem? Na dzień dzisiejszy nie wiem. Ja nie mówię o rysowaniu. Czy mógłby nam pan przeczytać te wnioski? Bo sądzę, że przygotowując się do sesji ma pan pod ręką wnioski wnioskodawców. No to przecież ja to czytałem na początku. Przede wszystkim inicjatywą do przystąpienia do zmiany planu, czy uchwalenia planu jest zmniejszenie normatywu minimalnej powierzchni działki budowlanej z 2000 na 1000 metrów. Chyba nie jest tajemnicą, żebyśmy to poznali, kto składa wnioski. Właściciele działek. Kto jest właścicielem działek? Nie mogę tego powiedzieć. To można sobie zadać nasze drugie pytanie. To jest... Panie prawnik, nie możemy z wniosku, to nie jest tajne. Nie, no to jest dana osoba. To dana osoba, przepraszam bardzo. No. Właściciel działki 15. Wszystkie dane osobowe państwa i dane osobowe. To mój tak gminy Raszyn. Zwracamy się z prośbą o zmianę planu przestrzennego planowania na działkach 16 przez 1 pomiędzy ulicami Olenki a Grudzi. Zmianie wnosimy o zabudowę mieszkalną o normatywie działek około 1000 metrów z możliwością zabudowy bliźniaczej. Pani Strażnik, jako radna mam prawo do wniosku. Pozwoli mi pani przychodzić, bo pani nie słucha w ogóle. Słucham. To jednocześnie, bo pani powiedział, że tak, są tutaj. Jako radna mam prawo do. To jest publiczność. Jako radna może pani podejść i zobaczyć. Działka przez 45, 34, 15. Ułożona w Dawidach. W obecnej chwili w planie wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną usługową. Wnioskujemy o zmianę przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową M4, która jest jednorodzinną z możliwością zabudowy szeregowej. Listą
zainteresowane. Szeregówka. Ale jakie 40? Określone jest to w tym roku. Obecny plan jest działka przeznaczona jako zabudowę mieszkaniową usługową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej. Wnioskujemy o zmianę przeznaczenia MNU na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy pracy na działkach o powierzchni do 1000 m2, a część usługową U przez MN przylegającą do grudzi drogi zbiorczej w Bagadys na głębokości około 80-90 metrów zmniejszyć do 50 metrów. Daty nie są jakby objęte ochroną danych osobowych. Data osobowa to identyfikująca osobę. Tak, tylko że mówię, jest wniosek z 2013 roku, 31 stycznia, proszę Państwa, dlatego mówię, bardzo szybko przystępujemy do zmian wniosku, przystępujemy do plan zmiany planu przestrzennego zagospodarowania, kiedy inni mieszkańcy nie mają planów uchwalonych, czekają latami. A proszę nie podać miejsce, gdzie ludzie się latami i nie ma problemu, bo ja tereny, które są bardzo, bardzo problematyczne z uwagi na protesty. Od 2004 roku, jak był przyjęty plan zagospodarowania dla wsi, części wsi Wypędy z pominięciem kilku działek, ja czekam i moja rodzina do dzisiejszego dnia i mieszkańcy, którzy ponad rok temu złożyli o przeprowadzenie, o likwidację drogi KDL do KTS, z prośbą o, żeby plan przestrzennego zagospodarowania był równoznaczny ze studium uwarunkowań, nie są podjęte te plany do dzisiejszego dnia. I złożyłam rok temu, ponad rok, do pana wójta Zaręby, złożyłam w tym roku do pana, pan mi odpowiedział i zupełnie dostaję dwie chaotyczne odpowiedzi na temat tych planów. Dałam kserokopię planów przewodniczącemu rady do wglądu, bez echa do dzisiejszego dnia. A tu słyszę, że w bardzo szybkim tempie podejmuje się takie decyzje. Dla innych. Wniosek był złożony rok temu. Także zgadzam się. Od 31 stycznia 2013 roku. Ale szukacie Państwo tutaj jakichś zależności. Ja tych zależności nie znajduję. Natomiast rzeczywiście miejsca, które jest projektowana obwodnica Raszyna, muszę przyznać, że tutaj sprawa niepewna. Jeszcze dopiero podziały nastąpiły 28 lutego tego roku i sprawa, jak sami wszyscy wiemy, jest, no tutaj tam bardzo trudna była. Nastąpiło ZRID, czyli decyzja podziałowa wojewódzkiego została wydana. Wszystko stało na konstrukcji, że teraz jakieś są podziały porobione, problemu z tym nie będzie. Tam w tym nie jest problem, tylko był problem. Tak. Ja jeszcze typowo zależna do rady. Ja przedstawiam Państwu propozycję, jeżeli Państwo się zgodzą, to przystąpimy do zmiany planu. Zmiana planu nie jest niczym tajnym, podlega wszelkim obowiązkom, jakie wynikają z ustawy o planowaniu, wyłożeniu, informowaniu. To nie podlega żadnemu odpowiedzi. Ja jeszcze wracając do Pani prawnik. Jeśli mamy wnioski o odrzucenie zarzutu, tam są imię i nazwisko wnioskodawczy, to wtedy nie ma ochrony danych osobowych, a tu mamy ochronę danych osobowych. Zmiana planu następuje z urzędu. To wniosek jest po prostu czasu, prawda? A zarzuty to jest konkretna osoba prosi. I to jest publicznie rozpoczęliście na sesji. Bo pan wójt w tej chwili mówi, że ja chciałabym rozpatrzyć dokładnie tą sytuację, żebyśmy za, nie wiem, za pół roku czy za kilka miesięcy albo za miesiąc, bo u nas bardzo szybko czasami się przystępuje do wyłożenia już, gdzie przystępujemy do niektórych planów, żeby nam pan później wójt nie sugerował, że to wy przecież radni podejmowaliście uchwałę do przystąpienia planu i wiedzieliście, na czym głosowaliście. Nie, ja powtarzam, ja nigdy nie miałem o to, mówię, tak jak uwag negatywnych, o to, że przedstawiam Państwu do wglądu plany wyłożone, a Pani Radna ich nie ogląda. To nie jest Pan złożony, to jest propozycja przyjęcia. To Rada decyduje, nie chce Rada, nie przystępujemy do zmiany planu. Natomiast jeżeli chce, to konsekwencją tego nadal jest to, żeby śledzić w miarę możliwości chociaż to wyłożenie. Wtedy ja mówię, no,
na obecnym etapie przy podjęciu uchwały o sporządzeniu, czy jak się mówiliśmy, przystąpienie do zmiany planu, mówi się tylko zależy od chęci. Czy jest chęć przystąpienia do zmiany tego planu, czy uchwalenia, czy nie ma. Jeżeli jest, to dopiero potem wspólną projektową ustala wszelkie zapisy dotyczące tego terenu. Czy to jest zgodne z Państwa postrzeganie, czy też przeciwne, to należy się z tym zapoznać i w odpowiednim momencie powiedzieć, bo wtedy zainteresowani już się wiedzą. No, za późno jest potem przy momencie po wyłożeniu przy braku zdania jakiegokolwiek miejsca podczas uchwalania, bo to jest za późno. Ja o to proszę tylko, żeby wcześniej się tym zastanawiać. Natomiast tutaj to jest typowa kwestia rady, czy rada przyjmie propozycję zmiany planu. Pani radna Szarek, pan Wiśniewski chciał zabrać. Ja słyszę Państwa, nadal popieram i Panią Sołtys, że urząd powinien pochylić się trochę nad tymi planami, nad terenami tam, gdzie nie mamy uchwalonego planu, gdzie mieszkańcy rzeczywiście czekają i według kolejności wniosków, które były złożone, powinniśmy urzędnicy gmina powinna przystępować do zmian planu przestrzennego zagospodarowania, a nie według uważania. Dziękuję, proszę pan Wiśniewski. Ja mam taką prośbę, ponieważ na działce numer 15 i tej drugiej 16 przez 1 jest bardzo duży zbieracz, który zbiera wody, doprowadza do ulicy Oleńki, a za ulicą Oleńki nie ma tego zbieracza, bo został zlikwidowany. Więc mam wniosek do Państwa, że jeżeli już robicie plan na dwóch działkach, czy tam na trzech, czy czterech, czy pięciu, ale w tych trzech paskach, to żebyście objęli również tym planem działkę za ulicą Oleńki do Raszywki i rozwiązali problem z wodą z tym zbieraczem przy okazji tego planu. Bo jeżeli Państwo porobicie podziały, a tym bardziej zmniejszycie normalne działki na tym terenie, to problem będzie nie razy 10, tylko razy 100. Jeżeli chodzi o wodę, ten zbieracz nadmieniam, że w związku z tym, że jest na terenie KRS-u, nie należy do spółki wodnej, natomiast woda wylewa się na mieszkańców i również na właścicieli gruntów, które należą do spółek. Także jeżeli byście Państwo mogli objąć również teren za ulicą Olemki i rozwiązać problem przy okazji tego zbieracza i odprowadzania wody, to bym w imieniu gminnej spółki wodnej Raszyn wdzięczny. Jeżeli tego nie zrobicie, to nie wiem, może zbiorcie jakieś asystencje i tam Państwo zaprojektujecie. No dziękuję Pani Radny. Ja widzę, że jest kontrowersja dzisiejsza dyskusja na temat tej uchwały. Czy ja mogę powiedzieć, że zbieracze nie są w żadnym względzie przedmiotem postępowania planistycznego. Proszę nie, Pan Jasny, nie wprowadzać tej demagogii, bo zbierać czy urządzenia melioracji nie są przewidziane w rozstrzygnięciach planu zagospodarowania. Ja mam do Pana pytanie, czy właściciele działek 2.13, 2.12 i 2.14 składali wniosek o zmianę planu, czy nie? Przecież ja też mówię. Ale że jeszcze jak to wyraźnie, że tak czy nie? Nie, nie wniosek. To ja dziękuję za odpowiedź. W związku z tym proponuję Zjawisko Rządu za tą uchwałę skierować do komisji i wykreślić ponownie zakres wykonany do tej zmiany planu. To jest mój wniosek formalny, podaję go pod głosowanie. Przepraszam, czy to jest zdjęcie z porządku obrad? Skierowanie do komisji. Skierowanie do komisji. Proponuję skierować ponownie. Dlatego, że nie mam tu wyjaśnień sytuacji. Fragmentu działu, jak powiedziałem przed chwilą, 2.13, 2.12, 2.14. W tym planie, jak my, jak właściciel tych działek skomunikuje się, w jaki sposób? Albo podejmujemy uchwałę dla dużego terenu, pół działu, 2.15, 2.16 przez 1, to jest jeden właściciel, a ci właściciele o małych działkach, małych działek w szerokości pasa 13 metrów, jaką korzyść to uzyskają? Żadną. A ci właściciele działek, to jest podobnie do składania planu. Przy zmianie planu można będzie rozstrzygnąć zmianę. Przy uchwaleniu planu teraz będzie można podyskutować na temat dostępu drogi publicznej. Dzisiaj ci Państwo nie mają dostępu do drogi publicznej. Rozumiem, a była omawiana na komisji planowania? Nie była. Proponuję, żeby komisja jeszcze raz... Jak się z tego tutaj mogę spytać, czy było wiadomo, to panie przewodniczący. Ale co wynikło z tego spotkania z komisji? Przeczytam. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 5 osób było za, jednogłośnie.
Dziękuję. Ja proponuję w związku z tym tak, skierowanie ponownie do Komisji Planowania i wykreślenie nowego jakby fragmentu podziału z wyłączeniem tych trzech działów dla mnie uważam wspólnych. To jest mój wniosek. Przepraszam, ale pytanie Państwa będzie głosować, to powiem tak, to jest właśnie wyjście na przeciw właścicielom działań 12, 13 i 14. Wyłączenie ich z opracowania tego planu pozostawia teraz taką sytuację, proszę zrozumieć. Na zachód od tych działek 12, 13 i 14 mamy budownictwo wielorodzinne. Gdybyśmy teraz uchwalili ten plan z wyłączeniem tych działek, na wschód tych działek 12, 13, 14 będzie mieszkaniówka MM, a one pozostaną MN przez pół z normatywem 2000 bez drogi dojazdowej. Robimy im krzywdę, ale to ale ja mam pytanie Panie Wójcie, czy ci mieszkańcy, właściciele wiedzą, że dzisiaj rano obradują takim punktem, czy nie? Ci właściciele? Jeszcze raz. Nie przewidują przepisy. Ale wiedzą czy nie wiedzą? Informowania o przystąpieniu na zmianę planu. Panie Wójcie, jeśli nie ma taka siła. Ale tak, jest właśnie ta siła na siłę. Nie, tak nie będziemy robili. Muszą być informowani ci mieszkańcy. Nie muszą być. Nie zgadzam się, że macie, nie ma się przepisy. Nie muszą być procedury. Pierwszy badany Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, w tej kwestii rozmawiałem z Panią Moniką Łachniak i Pani Monika Łachniak zapewniła mnie, że na tym etapie, w tej chwili, przy procedowaniu tego projektu uchwały, nie ma takiej konieczności nawet zawiadamiania tych Państwa o zmianie planu. Natomiast już przy procedurze projektowania, ci Państwo będą zawiadomieni i w tej chwili, wydzielając tą działkę, w jakiś sposób po prostu oddzielając ich od tych działek, na których się uchwali plan, to wtedy tym Państwu zablokujemy możliwość scalenia się z jakichkolwiek z tych działek sąsiadujących i rozwiązania swojego problemu tego drogowego. I to jest dla tych właścicieli działek, Panie Przewodniczący. W tej chwili nawet na komisji, jakbyśmy ich odrzucili, to im tylko zagrodzimy drogę scalenia z tymi działkami większymi. Bo jest taka możliwość, rozważamy. Panie Przewodniczący. Proszę bardzo. Tylko Państwo zauważyli, że teraz tak, na tym etapie, jeżeli mamy ochotę jako Rada, jak Państwa jako Rada podjąć trud zmiany planu, wstąpienia do zmiany planu, czy do uchwalenia planu, to obiecuję, że to robimy. W następnym etapie mieszkańcy będą poinformowani o tym i mogą się wypowiedzieć, czy chcą, czy prawdą, żeby obecne zapisy się zmieniły tego obecnego planu, czy też będą mieć zdanie przeciwne, ale dajemy im możliwość. Natomiast wyłączenie ich z tego procesu powoduje, że oni są poza nawiasem, naprawdę. Proszę Pana. Panie Przewodniczący. Proszę bardzo. Ponieważ tam istnieje już plan przestrzennego zagospodarowania, to zdaje się, że jakby mieszkańcy nie są powiadamiani o wyłożeniach czy o przystępowaniu, Panie Przewodniczący, Panie Radny Fabrykowski. Na pewno, jeśli możemy powiedzieć, że poinformowanie się to jest wyłożenie na stronie internetowej takie, a wiemy, że nie wszyscy mieszkańcy interesują się, nie wszyscy mieszkańcy będą zaglądać na tą stronę internetową, bo są pewni, że jest tam plan uchwalony. Panie Przewodniczący, był Pana wniosek formalny. Głosujemy czy nie? Skierowanie do Komisji Planowania Przestrzennego ponownie. Poddaję go pod głosowanie. Przepraszam bardzo, Panie Tadeuszu. Pan nie powiedział, że zgłasza wniosek formalny. Skierowanie wniosku, przepraszam, skierowanie ponownie projektu uchwały do Komisji Planowania Przestrzennego. Pan nie zgłosił, że to jest wniosek formalny. Tak, proszę bardzo. To znaczy Pana wniosek padł i go przeprosujemy na chwilę, ale chciałbym jeszcze trochę podyskutować, bo znowu będziemy, odrzucimy to, skończymy dyskusję i dalej. Ale ja kierujemy do Komisji, że trzeba się omówić. Wniosek formalny padł, będzie przegłosowany. Chyba, że po przegłosowaniu będziemy podejmować dyskusję. Bo ja chciałem wrócić do tego, co tam Pani Cyla wcześniej mówiła o tych wniosek. Przegłosujemy, nie wiadomo czy wniosek przejdzie, czy nie przejdzie, będzie jeszcze chwila dyskusji w tym punkcie. Proszę bardzo. Dalej tylko przystępujemy do głosowania. To jest za wnioskiem o skierowanie projektu uchwały do ponownego opracowania przez Komisję Planowania Przestrzennego. Proszę o odniesienie. Ile? 6 osób za, kto jest przeciw?
5 osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dlaczego się wstrzymał? 6-5. Tak, praca do komisji planowanej przestrzennej. Proszę się, panie Sławku, teraz proszę bardzo. Jeszcze przed wami podyskutujemy. To jest taki przykład tego wniosku, który tutaj był, to jest taki, nie ukrywamy, to jest biznesowy. No i możemy iść, prawda, z mieszkańcom Poktołu, jak będę działał, tylko mniejszy, łatwiej sprzedać i tak dalej. Ale właśnie, czy ja już pamiętam, że w poprzedniej chyba kadencji o tym mówiłem, że to są właśnie tego typu wnioski, czy rzeczywiście, jeżeli oni chcą szybko być zrealizowani, to powinni go mieszkańcy sfinansować, że tak powiem. No to nie czekają kolejne w takim razie, tak? Bo nie można jakby przesuwać, bo tu pani wcześniej mówiła o tym, że inne prawa czekają w kolejce, że nie mogą się doprosić. Ja mówię, mi się wydaje, że mogliby sfinansować coś takiego, prawda? Jeżeli nie mogą, no to muszą poczekać. No bo wie pani, razem sobie ktoś ma plan i za chwilę ktoś występuje i znowu, my tam będziemy zmieniać i płacić za to, naprawdę nie wiadomo, czego on chce, ten wnioskodawca. Tam jest plan, prawda? Jeżeli on chce zmienić, to powinien zapłacić. Albo poczekać rzeczywiście w tym kolejności na przyszłość. Dziękuję. Proszę pana radnego głos. Panie przewodniczący, panie Sławku, przecież we wniosku, który złożył HRS Dawidy, kilkakrotnie i w kadencji pana Janusza Rzeczkowskiego były takie do budżetu wnioski składane i w tej kadencji już teraz był też wniosek drugi raz czy trzeci raz do budżetu składany, jest wyraźna deklaracja, że właściciele działki HRS Dawidy pokryją te koszty i będę dalej przed krokiem. I my żeśmy na komisjach planowania na ten temat rozmawiali. Pani Celina Szarek, radna, była przewodnicząca tej kadencji, przecież sama popierała ten wniosek i się dziwiła do wójta Chmielskiego, dlaczego jeżeli ktoś chce zapłacić za zmianę planu, tego się nie robi. Przecież proszę słowa panu... Może mi pan proszę pani momencik, panie radny, moment. Pan padały takie słowa z ust pani na komisji planowania. Jak ja czytałem wnioski do budżetu na 2013 rok. Dziękuję. Proszę pani radna. Proszę panie przewodniczący komisji powiedzieć, gdzie to jest zaprotokołowane i gdzie to jest powiedziane, że jestem za. Z tego co pamiętam, a jeśli uczestniczę w komisjach, staram się słuchać. Wcześniej nas już informowano, że plany przestrzennego zagospodarowania, zmiany finansuje gmina, nie mogą prywatne osoby czy inwestorzy finansować takich kosztów. Dziękuję. Kwestia jest tego, w jaki sposób to będzie finansowane. Dziękuję. Zamykam dyskusję w tym punkcie.